Siema, witam panowie w Dungeonbornie. Dzisiaj sobie zagramy znowu Death Knightem. Ostatnio mi się niestety umarło i nie mam żadnych itemów, ale spróbujemy sobie zagrać na Bambika i wynieść jakieś itemy i zagramy sobie tą drugą mapę. Ona jest trochę trudniejsza, trochę lepsze są itemy. Niestety jest na tej mapie strefa. Ja giga strefy nie lubię, no ale zobaczymy. No i później będziemy próbować HR-y. Tutaj już są HR-y. No i tutaj też jest strefa. A tutaj HR-y będą dopiero jutro dostępne. Więc póki co pójdziemy sobie normala. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Kopotki wezmę sobie, skraftuję. I będziemy mogli lecieć. Z 5 potek i 5 bandaży. Cyk. Bierzemy. I lecimy. Jest highly recommended na tej mapie. Ale ja chcę solo. Bo tu na tej mapie chyba też jest solo kolejka, przynajmniej mam taką nadzieję. Że jest też solo kolejeczka. Dobra, gdzie jestem? Jestem obok bossa i obok wyjścia. Tylko to wyjście dopiero chyba później się odpala. Ale no, tego bossa można by było pyknąć. Tak myślę. Pyk. Tylko kurde, bez itemów to będzie ciężko z tym bossem, no ale zobaczymy. No i mamy tutaj tego bossa. Pytanie, czy ja go jakoś mogę strzyzować tutaj? Kurde, wydaje mi się, że nie bardzo. Chciałbym go zabić. No panie, itemki może mieć. Chciałbym mieć kuszę albo coś, żeby mnie go strzelić. Wiecie, a jak tutaj bym wszedł? O, o. Zagrował się. Czego nie sięgnę. Jak zejdę tu? Ała. No to on mnie sięgnie. No zobaczymy. Ale on chyba tylko jednym atakiem jest w stanie mnie uderzyć. Okej. Jakiegoś gracza słyszę. Chyba. Oj. Wydaje mi się, że na tej mapie gracze będą mieli lepsze itemy. O, oh, fuck. No, to popsułem. Popsułem. Czy jednak słyszałem gracza? Aha, chłop był na hita. XD. Dobra, trzeba pozabijać te mobki. Co jest? Trzeba te mobki pozabijać. Nie! I na końcu bossa. Chyba, że najpierw bossa. Jakiś mega trudny nie jest. Gorszy jest ten łucznik. Dobra. Oj. Pyk. Ała. Nie.
Powinienem chyba kół odpalić. Ale mi przywalił. Dobra, umieram. Dobra, nie umarłem. Oj, umieram. Nie. Kurde, ciężko jest. Najgorzej jest tym slowem. No padnij w końcu. Nie wiem, bez itemów to jest dramat z tym bossem, nie? Oj chuj, jeszcze gracz jakiś przyszedł. Dobra, padł. Boss go jeszcze dobił. Ale głupek. No i po co mu to było? Ała. Kurde, medy mi się kończą. Oj. Kurde, mógłby paść już ten boss. No weź, padnij już. Ile można? Ej, serio, ile można? No, co jest? Dobra. Nie wiem, tragedia. Nie da się bić tego bez itemów, nie? Pytanie, gdzie ten ziomek padł? Tutaj? Nie, to nie było tutaj. Znaleźć ciało tego ziomeczka. Tutaj to chyba było. A. Oka? No nie miał nic sensownego. Tak na dobrą sprawę. Śmieciarz to jakiś był. No i w sumie tyle. Okej. Okay. Ciekawe... A, tu jeszcze coś niebieskiego. Ten łucznik tyle bił, bo to jest czerwony łucznik. Ale tanki. Czerwony łucznik, a lód gówniany. To ciekawe, czy tam to wyjście jeszcze jest. Dobra, wziąłem sobie kuszkę. Gdzie jest to wyjście? Tutaj na dole. Ciekawe, czy ono jest otwarte. Idę, zobaczę. To jest chyba. Jak jest, to wychodzimy. Tylko tu jeszcze sobie polutuję na szybkości. Dobra. Tu jeszcze coś mamy. Cyk. Idziemy do wyjścia. No taka średnia giereczka, no. Kogoś tam spotkałem, kogoś zabiłem. Ale z lutem show nie ma. No tego bossa giga długo biłem, nie? Bez itemów to się ciężko bije bossa. Giga ciężko. Długo. To jest największy problem. Że giga długo się bije. Dobra, co? Wychodzimy. Dobrze, że akurat miałem respa przy tym wyjściu. Dwóch typa zabiłem ogólnie. Na tym bossie. Maga i tego.
Ty, a ja tamtego jeszcze jednego chłopa zabiłem, nie? A nie zlutowałem go chyba. Zapomniałem o nim. A whatever. Dobra. Trade. Sell. Tysiak. 3,5. I tysiak. No i fajnie, 5,5 koła. Jeszcze tutaj u merchanta coś wpadnie. Dexterity, stamina. Willa nie potrzebuje, Faith'a też nie. Mana potki useless. No i dobra. Także co, tyle. O, udało mi się w ogóle dobić do 100K. Golda.